wyjazdowa inauguracja się udała, teraz czas na pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością. Zespół AZ Supra Brokers Wrocław przed tygodniem pokonał na wyjeździe wicemistrza Polski Unię Racibórz. To był bardzo zacięty mecz, mówi trener wrocławian Józef Tracz. Kluczowa była ostatnia walka zawodnika z Rosji, który reprezentuje drużynę Supra Brokers Wrocław, Zelimkan Mikhailow, który zmierzył się z zawodnikiem z Unii, z Jerzyżańskim. Była bardzo ciekawa walka, do końca nie wiadomo było, kto wygra. Nasz zawodnik w ostateczności wygrał 5-0 i tym samym drużyna wygrała mecz. Świetnie spisały się też zawodniczki, ale także nasi najlepsi zapaśnicy, dodaje trener. Bardzo dobrze spisały się nasze zaproszone dziewczyny do drużyny, Jessica Blaszka z Holandii, Adela Hanslikowa z Czech i Tetiana Kit z Ukrainy. Wszystkie wygrały swoje pojedynki, wygrał Dawid Karyciński. Mieliśmy też słabsze punkty, ale to jest drużynówka, w ostateczności wygraliśmy. Teraz przed wrocławską drużyną kolejna trudna potyczka. Do stolicy Dolnego Śląska przyjeżdża AZS AWF Warszawa. To trudny rywal, ale my musimy po prostu walczyć dobrze i w każdej walce dawać z siebie wszystko. Najważniejsze jest to, żeby nawet przy tych słabych punktach, które mamy, bo każda drużyna ma słabe punkty, zdobywać jak najwięcej punktów podczas walki, bo nawet przegrana walka daje w zapisie jeden punkt dla drużyny i ten punkt może być decydujący o wygraniu meczu. Najbliższy rywal, jak wskazuje trener, ma bardzo wyrównany skład dobrych klasyków, a także do zespołu dołączyła mocna ekipa z Rosji i Ukrainy. Trzeba wykorzystać atut własnej hali, liczymy też na kibiców, mówi trener Tracz i zaprasza. Poziom sportowy naszych zawodników startujących w Krajowej Lidze Zapaśniczej jest bardzo wysoki, są bardzo ciekawe walki. Oczekujemy dużego dopingu, bo jednak kibice to jakby jeden zawodnik więcej. Też duże atrakcje są w pokazy dzieci, pokazujemy jak dzieci, młodzi zapaśnicy są sprawni, jak są wyszkoleni. Mecz nie trwa długo, około 2 godzin, także nie będziemy się nudzić, nikt się nie będzie nudził, zapraszam wszystkich. A ten mecz 10 października we wtorek we Wrocławiu. Walki odbywają się w sali Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy hali stulecia.